Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hammerthing. No więc cóż, nie ma za dużo opowiadać, ani dużo mówić. Już w sumie jak tak myślę, to chyba nawet trzeci odcinek, zanim w ogóle seria ukazała swoją premierę u mnie, więc tak, nie wiem kiedy będzie wypuszczony nadal, w momencie kiedy to nagrywam, a jednak gram. Ale nie ukrywam, po prostu ciąga mnie tak bardzo chce się grać, że aż żal. Teraz coś ściska, kiedy myślę o tym, że powinienem zrobić sobie przerwę, czekając na to, aż... Ja. Aż po prostu... Najbrakuje mi słów. No, decyduję, kiedy to opublikować. Nie wiem. Może jak się jakaś seria inna skończy, czy coś, to znajdę na to miejsce, chociaż... Niestety się nic nie zapowiadam, to by miało się kończyć. Dosłownie, no bo jednak, tak. Seria z tego, jak to się nazywa? Mortal Shell'a? No, bez przesady. A poza tym, nawet jeśli się Mortal Shell skończy, to chciałem zrobić z tego później, no właśnie, zwykłe Soulsy, więc no, tak średnio bym powiedział z tym. Co tam jeszcze było? Hollow Knight? No, na Hollow Knight mam jeszcze zaplanowaną inną Metroidvania, jak on się skończy, chociaż nie sądzę, żeby to było zbyt szybkie, bo jak tak patrzę, to do tej pory nie wiem za bardzo, co zrobić ze sobą. Nawet jeśli to jeszcze obstawiam, że daleka droga za nim, cokolwiek. I tak, Loop Hero. Hej, nie by było, gdybym w ogóle kiedykolwiek był w stanie sobie poradzić z tym, jak to się nazywało, no... Z czwartym rozdziałem, a nie ginąć na tej kapłance? Chyba tak, to była kapłanka. Ale mniejsza, wiecie, o co chodzi. Dobra, sprzedamy to. I tak, z innych rzeczy, które jeszcze są. A, czy jeszcze takiego prowadzę? A, Ratropolis. A, w sumie. No ja o tym pomyślałem, bo szczurki mogłyby być dobrym wyborem, żeby zrezygnować. Jo, przy okazji dobrze, kolejny kasnolud wydaje się zakłonności. I mam tu jakiegoś pozioma? O, czym się wydaje? Tak, mam pozioma. Mogę dać znawcę run. To zwiększy przyrost doświadczenia. No, w sumie to już robiłem, więc ja, dobry wybór. Szlamożerca. O. To ciekawe. Dobra, mniejsza. Ale tak. Ogarniamy tutaj i co tu się powstaje? Szpital, no tak. Nareszcie będę mógł zarządzać produkcją jakiejś maści na ból tyłka czy coś. Olej z grzybów. Cenność plus 5. Okej. Okay. Balsam szlamowy z szlamu i wody. Pasta z grzybów. Grzybu i wody i gaza. Ze skóry. Wytwarzanie i zawsze niech będzie tego tyle, ile jest w przypadku... brakuje. Brakuje mi teraz słów. Niech tego zawsze będzie tyle, ile jest... krasnoludów, mam czterech, więc tak cztery pasty. Dobra. No i w sumie tyle. Dobry pomysł. Prawdopodobnie zamiast szczurków zarzucę niedługo krasnoludy. Chociaż dla was, to, jak to słyszycie, to już jest przeszłość. To jednak jakieś miejsce. Ciekawe. O, jeszcze tutaj. Kiela drwalska. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale niech będzie. To na to mogę się zgodzić. Tutaj belki, bloki granitu też mogę się zgodzić. I cek. Nie. No i co jeszcze? No tutaj nie wiem, jak zrobić cmentarny mak. Ciasto z galaretą wydaje się też być zaawansowaną strasznie rzeczą. Ale siekiery to. Mamy, dobra. Wracamy do siedziby. I skupmy się teraz na rozwoju. Wiedzy o handlu mamy 7. A żeby móc zrobić to, potrzeba 4 i trochę wiedzy o głowie. Dobra. W takim wypadku trzeba tutaj ogarnąć wszystko. Jak to ogarniemy, to potem będzie można. Jak to się nazywa? No, prawie mi słów znowu. Będzie można ogarnąć. Co chciałem? I czemu wszyscy nagle wychodzą? Nie, ale serio, czemu oni wychodzą? Transportuję przedmiot... A, dobra, transportuję chyba te wszystkie rzeczy, które mam na zlecenia. Dobra. A tutaj jak z tym? Średniawo, dobra. Ale mniejsza, więc... Więc nadal nie wiem, jak pozyskać drewno. Właśnie, drewno! Odkryliśmy nowe miejsca, może tu gdzieś jest drewno...
drogie, ale wezmę jedną sztuką. Dobra, mamy zadanie, żeby kupić 5 tego drewna, co? Wykupimy trochę, nie jest to może najlepsze. Drewno wydaje się być strasznie drogie, ale... wiecie. Jeśli innej opcji nie mam, to wezmę to drewno i będę się cieszył z tego, że po prostu cokolwiek jest dostępne. Oczywiście muszę najpierw wrócić, a potem dopiero się tym zajmą. Niedobrze. O, jeszcze tutaj czego? Gluty. Ciekawie w ogóle skąd one tu przychodzą. Zresztą. Patrząc w sumie na to, ile mam glutów, mógłbym nawet zrobić to mocniejsze rzeczy niż pasty grzybowe, ale jakoś tak nie, nie. O, i niestety się nie pokryło dobrze. Tutaj fajnie, a tutaj no nieszczególnie. No i znowu zepsułem to, co chciałem wcześniej mieć dobrze ogarnięte, ale trudno się mówi. A dobra, to jest górna część. Chociaż mniejsza. Pewnie, że mam tutaj przejście zrobione, tutaj jeszcze nie, ale będzie. W sumie dobra, dobra. Mogę teraz się w takim wypadku zająć wykopywaniem pojedynczych grudek miedzi, które gdzieś tam widuję. Oczywiście one są rzadkością, więc pewnie nic z tego nie będzie, ale mogę pomyśleć. O. W sumie tutaj może coś warto było też pozwiedzać. Dobra. To było M, jak mów. Któryś idzie. Ona. Nie no, nie wydaje się być zbyt kompetentną osobą do tego. Ale dobra, może jeszcze spróbujmy jedną rzecz. Nie wiem, czy najpierw muszę kliknąć Castle Dub, to mogłoby dać pojedynczy rozkaz, czy co? Dobra, mniejsza z tym. Będę musiał się chyba tego też nauczyć. Bo nie ukrywam, gra o tym mówiła. Jak gram po raz pierwszy. No niestety zignorowałem to dosyć ostro i teraz przez to nie wiem co i jak dalej. Tak, pusta. Proszę mi tam iść dalej. O, zniszczą taran. Hej. Okej. No. Tak. Nie ma tak podnieść grzyba i wrócić. Dobra, nie, w takim wypadku rezygnuję z tego. I nie skupmy się na innych rzeczach. Podobno mamy leki. Nie, i nikt się tym nie zajmuje. Powinien mieć priorytet wysoki. I tak, drewno mamy już, to... Tak, mamy drewno. Zabrałbym jeszcze na zewnątrz. Niech on tam dostarczy co trzeba. W ogóle patrzcie, jaka to długa droga. Naokoło wszystko. Dobra, i w tym momencie wstrzymujemy misję. I tam też wstrzymamy, na wszelki wielki. I dobra, priorytet tutaj musi być wysoki, tutaj też dam wysoki, bo czemu by nie. Reszta zajęć będzie na normalnym. Ale tak, najważniejsze tutaj jakie jest? Uzdrowiciele. To przy okazji może jeszcze zobaczmy, kto jest najlepszym uzdrowicielem. No, dwójka może pracować przy uzdrawianiu. Super. Jak my stwierdzimy, to się leczy. I teraz... czy dasz tutaj zawyżyć priorytet? Tak, da radę. Więc... zaraz to się tym, mam nadzieję, zajmie. I kwaterę obdarzymy tym razem Wiamara. Bo z tego co widać, on też już jest taki trochę na skraju wyczerpania. I teraz tutaj to miało być chyba.
Więc zdajmy mu to. Super. I zajmie się ktoś, tym wszystkim w końcu, czy jak? Nie, oczywiście, że będzie bloki, granitowy kół. I inne rzeczy. Ale dobra, dobra, mamy leki, mamy leki. Zażarł sprzęt, jaki tym razem? A, prosto dziadka mieć siekiera topór. No w sumie tak, zapomniałem jeszcze o tym. W sumie, żeby tym się zająć, to bym musiał ogarnąć właśnie te sztuki drwalów, a... Nie, nie ukrywam, nie do końca. Po pierwsze, ogarniam co, jak, gdzie, kiedy z tym wszystkim. Po drugie... Ja co chciałem? No w sumie to nawet jeśli bym ogarnął co, jak, gdzie, kiedy z tym wszystkim... Coś tam idzie, no serio, we dwóch. Ja chcę jednego tylko wybrać do tych rzeczy. No z tego co widzę, to się nie da. Po prostu wszyscy muszą chodzić. Ale dobra, mniejsza. Wiecie, tutaj dalej niczego już nie ma. To równie dobrze mogę tutaj takie rzeczy zrobić. Tylko oczywiście oni nie będą chcieć robić, ani nic. Czemu by mieli to mieć ogarnięte? A w ogóle co tutaj było do zrobienia? Wapno, które robi się z kostnego pyłu i kość runiczna, które robi się ze szlamu i kości. Nie, co, nie chcę się zajmować takimi rzeczami. Zbyt trudne, co? I... A, nadal jest brak leków. Tak. Muszę się w końcu czymś leczyć, ale okej, okay, dobra. Kończą tutaj robić, więc jest dobrze. I zaraz nasz wspaniały towarzysz Wigmar dostanie to, czego potrzebuje. A tutaj co to jest? Gwardzisty ochotnik. Niech będzie. Niech będzie. Jest to prawda lepsze może trochę w innych rzeczach, ale zrobimy z niego gwardzisty i będzie dobrze. I jak w ogóle z zachłonnością. W ogóle coś dzieje się, jest zerowa zachłanność. A. Okej. Do końca nie wiem, jak to nadal działa, ale... No. Nie wierzę. Toki priorytet, a nie. No, no oczywiście, nikt tego nie zrobił. Po co? Pani tak, że to jest najważniejsza rzecz, którą teraz mamy. Powinien pewnie przyspieszyć do tego momentu. O, dziękuję bardzo. Przypisz kwaterę. Ona akurat już ma. Oj. Ale dobra, ten ma prawie pełną zachłanność, więc to jeszcze nie taki problem. Jemu przypisujemy. Jest dobrze. Jest dobrze. Możemy zbudować jeszcze więcej. A, to się liszczy? Na wnie może chodzi, ale dobra. Dobra, mniejsza z tym. Co tutaj w ogóle? Można zwiększyć panele. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja. Dobra, dobra, w takim wypadku ciekawe. I co, znowu mam rwanie na ekranie. Takie ciekawe sprawy, nie wiem czemu nawet. No, co tu się dzieje? I... No. Pasek tu jest. On tu zawsze był? No, wydaje mi się, że tak, musiał.
Ale dobra, mniejsza z tym. Trzeba by się zacząć ogarniać te siekiery. Jak zdobywać drewno. No niestety z tym łatwo to nie będzie, bo nadal nie wiem. Ale wiecie co, gra mi już uczyła o tym, jak zaznaczyć konkretną osobę do konkretnych rzeczy, więc... Aż dobrym wyborem byłoby jednak... Najłatwiej powiedzieć. Szukać tego wszystkiego. Tylko niestety w samouczkach nigdzie tych informacji nie ma, co jest też takie. No nie najciekawsze, powiedzmy sobie szczerze. Jest to może i okej. Ale nie jest w sensie okej, że w ogóle reagują bez zaznaczenia, ale nie jest okej, że nie wiem jak to zrobić, więc... Więc może skupmy się po prostu na tym, żeby ogarnąć to tak jak trzeba. I tak, ziarne młynarstwo, potem piwowarstwo. Fajne, ale nie. Zaawansowane odlewnictwo, fajne, ale nie. Przytradycyjne księgi handlowe, fajne, ale nie. Produkcja włóczni. Tu też mogłoby być... Fajne, fajne, ale nie. Ja muszę te niki obróbki drewna. Bez tego nie mamy szans po prostu osiągnąć pewien nic. Ale dobra, to ogólnie mówiąc tak. Zaraz ogarnę tutaj wszystko. Ale póki co chyba krótkie cięcie, bo muszę po prostu sprawdzić, jak wydawać polecenia konkretnemu krasnoludowi. Jakoś tak mi tu męczę. Oczywiście, jak zwykle głupi, ja zapomniałem sprawdzić po poprzednim odcinku. Dobra, wiecie co? Ja jestem idiotą. Naprawdę jestem idiotą. Odpowiedź na moje prośby i pytania i wszystko jest proste. Klikamy. I prawym. Możemy rozkazać konkretnemu krasnoludowi poruszać się. Kopaniem, nie wiem. Podnoszeniem, okej. Ale z poruszaniem się możemy rozkazywać im bezpośrednio. Tak jak chciałem. No niestety. Jestem głupi i tyle. Już tego nie wymyśliłem. Ale mniejsza o to. Jak tam sytuacja? Wszystko dobrze. Więc tak, teraz zobaczę, który jest najszybszy. I w sumie... Mniejsza szybkość ruchu 131. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tutaj mamy 136, 119 i ostatecznie 96. Dobra, kolego. Co ty jesteś naszym odzwiedzaniem? Nawet w sumie nieźle się zwyżyło, bo nadajesz najbardziej do tej roboty. To tu mistrz kopalni. Nawet nie wiem jak to będzie działało, ale dobra. Tutaj jest ziel wrzoskiniowy. Ładne, ale dobra. Więc tak. Wybierzemy ciebie. I zaraz pójdziemy na eksplorację. Więc tak. No. No, no English hack, co? A, chyba z tego coś nie da się zmusić, żeby konkretne rzeczy robili. Inne niż tylko ten, jak to się nazywa. Zmusić ich do roboty, ale... I tak już... Jestem względem tego, co było wcześniej. Nie widzę, że tutaj też koledzy idą z nim. Widzę, definitywnie idą tutaj też koledzy. Nie wiem, czy mówią aż tak dużo, ale... Dobra, ważne, że idą. A najszybszy z nich to oczywiście ten mój. I to on będzie tutaj królem zwiedzania wszystkiego. O nie. Tu było... Tak. Definitywnie tu było. Leżało jakieś drewno. Jestem tego pewien. Czyli na interakcji nie da się dać priorytetu i po prostu oni sobie pobiegną gdzieś, bo oni coś chcą zrobić, a potem dopiero zajmą się resztą. No cóż.
Ciekawa sprawa. Ale dobra, mniejsza. Ważne, że cokolwiek działa. Więc tak, jak będą jakieś sytuacje, to będziemy mógł teraz spokojnie rozkazać. I teraz tak, mam kolejną kwaterę. Ale jeszcze nie wszyscy mają swoje mieszkanie, więc... Tak. Kolejną kwaterę bym w sumie postawił tutaj, obok szpitala. No i teraz tak, to jest na tej wysokości. Dokładnie, nic nie trzeba tutaj robić, więc tak. Mógłbym postawić od razu tutaj, ale preferuję zrobić taki delikatny nawet tunelik, więc tak. No i super. Jak tu widzę, mamy surowce, tylko trzeba dostarczyć, więc... Ja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy przy okazji wystarczająco wiedzę o górze. Nadal mało, ale no, wystarczająco. By nauczyć się to tych technik obróbki drewna. A to znaczy mniej więcej tyle, co... O! Jakieś nowe rękojeści. Cenność to minus, ale odporność i twardość większe. I wala. Wymagałem to samo. Więc nawet nie wiem, co jest lepsze. A, dobra. Wiecie co, jako że... jest sytuacja, w której kazali mi zrobić ten... Po prostu... siekiery. Nie... Ten. Dla tych, jak to się nazywa. Dla tamtych gości. Trzy siekiery mamy zlecenie. A to się pojawiło z tym, to wolę jednak zrobić w ten sposób, będzie najłatwiej. I tak, jeśli chodzi o ogół, to... Okej, na razie zrobimy trzy takie. Chociaż nie, dobra. Chciałbym... Po prostu zobaczcie, jakie są różnice między jedną siekierą a drugą. Dobra. A, znał ten sam błąd. Po prostu zrobimy w taki sposób. I potem tak. Jedno tego typu. Jedno tego typu. Po prostu wiecie, chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. I różnice w statystykach może poznam. Wiecie co, to i tak wiadomo, że wszystko będzie miedziane, bo innego metalu nie mamy. Ale tak. Głowica to machołka. O, nie wiem, który jest teraz lepszy w takim wypadku. Może to jest lepsze do walki, czy coś? Jeszcze to tak obstawiam. I jesteś rzadko zakrzywiona siekiera drwala. Okej, okay, a to w takim razie to można usunąć. I teraz zrób z prostą. Nie zakrzywioną, z prostą. No dobra, mniejsza. Zostało stworzone, co teraz? A, dobra, to daje dalej było utrzymywanie ilości. Jedną z nie zakrzywioną. A, czy się wybiera bezpośrednio, które są dozwolone, a które nie. Dobra, teraz przyspieszymy na chwilkę tylko. To ma.
Dobra. Nie wiem, kto ma jakąś siekierę. Dobra. Sasser, Wigmar i Aszec. On ma już tą lepszą. O. Dobra. Bo to ty piszesz rzadkie, ale... Szybkość, 5 coś. Tutaj szybkość. Dobra, nie wiem, jaka jest do końca różnica. Poza tym, że z twardością i tak dalej, ale dobra. Mamy 2. I teraz, jaka jest opcja? Mhm. 5 sztuk. Mniej tutaj się robi, co się ma robić. W sumie. I na bazie tego będziemy mogli za chwilę już rozwiązać problem z dostarczaniem siekier Dwala. I 3 belki jeszcze są potrzebne. Mamy jakąś produkcję belek w ogóle? Nie. Jeszcze. Najważniejsze, żeby udało się to ogarnąć. Niewykonywalne rozkazy? Gdzie? Były jakieś niewykonywalne, ale już widać, że się to poprawiło. I mamy tutaj też przy okazji chałupę. To teraz przyjmijmy kwater. Okej, teraz ty dostaniesz. I tak, są tutaj 2 kwatery. To teraz, żeby tutaj nie był samotny czy coś, co... Zostawimy tutaj kloca. Mam nadzieję, że to jest na równi z tym. Tak. I dobra. Potem tutaj wykopiemy. Tak. Okej. Nie. Odbudujemy tutaj. No tyle, na ile trzeba. Wiem też tu. I jakie jest tu przejście? Na 2, takie tutaj. 2 na 3. Problem to do 3 na 3, jakoś tak ładniej to wygląda, kiedy to jest większe. Dobra, wszędzie daje 2, więc taki nie zmieniamy do 3, 2. Więc 2 na... miało być 3, więc tutaj, tak. I potem postawimy tutaj oczywiście kolejną kwaterę, która musi być na równi z tą kwaterą. Więc tak, tutaj. Miejmy nadzieję, że to dobrze zdziała. Szczęście drewno jeszcze mamy. Nie wiem, co dopiero sobie kupiłem. I tak, niewykonywalne rozkazy. Wiem, że tutaj póki co niewykonywalne, ale spokojnie, zaraz tutaj ogarniecie, co trzeba. Jesteście na tyle inteligentnymi kastoldami. Oj. I nie utrzymywać. Nie utrzymywać. I usunę to, to i to. Dobra. Udało mi się na szczęście idealnie to ogarnąć. Nie będzie problemów z zbyt dużym ilością czegokolwiek. Nie, jest jeszcze jedno tutaj. Jeszcze jedną siekierę można wytworzyć, czy nie? I ile my w ogóle tego mamy? No, mniejsza o to. Kto jaki wziął, taki będzie miał i tyle. I teraz tak. Udało się. Jestem już porządny do narzędzia. Ty koleżko. A po co by ci dać? Czym ty jesteś w sumie najlepszy? Metalurgiem jesteś dosyć przyzwoitym. Więc może dostać fanatyka kuźni.
W tym momencie też zezwalam, żeby dokończyć te zadania. I jeszcze dokupić drewno, jeśli gdziekolwiek jest dostępne. Nie ukrywam, jedno sztuko drewna jeszcze, żeby tylko quest zaliczyć. Fajna sprawa, tutaj jakieś misje, a dobra, to są te misje. Nic nowego, dobra. I czy jest tutaj coś, co można im jeszcze sprzedać przy okazji za dosyć sporą cenę? Pilar można było, ale nie będę tego robił póki co. Najprościej w świecie jakieś po prostu... A, nie czuję tego wszystkiego. Aż tak bardzo. Dobra. Jakoś to jest. Mógłbym też powiedzieć drzwi tutaj stawić, bo odgadzać pokoje czy coś, ale... Jest sens. Akurat na trzy są, więc... Ja pod tym względem można ogarnąć. Tutaj niestety trochę się zepsuło, że tak określę, ale można też spróbować. Jednak by się tym nie przejmował póki co. Ostatni, który ma kwatery, przypisujemy. Dziękuję bardzo. Pokażmy już swoją kwaterę. Nic szczególnego, ale... Handel drewnem. List fibelki. A? Ukończono milion questów. Wiedzy handlu mamy już bardzo dużo. Więc fajna sprawa. I czy mamy jeszcze jakieś w ogóle zlecenia albo coś? Kolejnego? Coś kamień. Oczywiście, że to przyjmiemy, bo to akurat jest easy do wykonania. A z tym będzie trochę gorzej, bo nadal nie będzie zdobyć ten cały mak. Więc dobra. W sumie. Mniejsza z tym. Została nam już teraz tylko jedna rzecz do zrobienia. Jest nią oczywiście, poza takim rzeczem jak handel i zwiedzanie góry. Zobaczenie, co to jest to. Myślę, że na obecny moment nie mam innych pomysłów, co można byłoby zrobić. Pomijając tutaj takie rzeczy jak właśnie produkcja włóczni. Inne takie. I w sumie wiecie, co byłoby też dobrym pomysłem z czasem? Posażeczka Stonewoody, tylko te narzędzia, które daje mi tą robotę, której chcemy. Oczywiście wiem, że to jest takie pewnie no shit Sherlock i w sumie każdy porządny to robi, czym każdy kto potrafi myśleć. Ale wiecie, to... Tak, chyba tak będzie najlepiej potem zrobić, myśląc o tym wszystkim. Dobra, mniejsza. Jak widać, brakuje nam wiedzy, ale tym się zajmiemy za chwilę. Póki co bierzemy naszego koleżkę, który ma szybkość. Co nie był, był ten? 47, dobra, jeszcze bardziej przyspieszył się. Też kojarzył mi się, że tamty był szybszy. A. A, bo glut, tak. Glut nam gryzł szpitał. Mniejsza z tym. Podkładam, że Sasser jest najprędszy, najszybszy, nie wiem jak to określić. Idzie tutaj. I zobaczymy za chwilę, co tam będzie z tego. Niegdyś jest dosyć łebski, dosyć zwinny. Najważniejsze, jest bardzo szybki. Ciężar z nas wrogiem zwinności. Okej, tutaj. To jest jakaś skinka, co to jest tylko estetycznie? Myślałem, że tutaj coś więcej jest.
czy to tylko taka zdoba? Głupia, myślę, że coś jest więcej. Dobra. W takim wypadku... nie ma co z tym przejmować. Jedno co tutaj... jakie wykopalisko bym zalecił. Po tym jak te wykopalisko będą ogarnięte, to cyk. Jeszcze tutaj. A, żeby tak to było najlepiej. Więc tak, tutaj będzie wejście. Tutaj potem to zebrać trzeba będzie. I w sumie nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Poza tym, że mógłbym jeszcze takie tutaj wykopki zrobić, powiedzmy. Dobra. Chociaż chwila. Zanim to, to może już zrobić coś mądrzejszego. Postawimy tu wrota. I za tymi wrotami zaczniemy kopać. Tak, jakoś tak rozsądniej. O, tak. Tak. Tak i tak. Teraz poszerzymy to w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. Na drogą pewnie taki wielki plan przydałby się więcej kaslonów, ale... jakoś tak... nie ukrywam, nie ciężko mi się po prostu pogodzić z myślą, że więcej kasnodów. A przy okazji jakaś różnica. Na pewno to jest lżejsze. Jest odporniejsze, ale nie jest... jest cenniejsze, ale nie jest aż takie twarde. Nie wiem, jak to do końca ma działać, ale dobra. Aha. W ogóle grabie robi się z rękojeści i głowni. Jedną głownię w takim razie taką proszę. I jedną rękojeść, o, nie wiem jaką prostą, czy zakrzywioną. Niech będzie prosta. I potem proszę mi zrobić... a, nie grabie. Znaczy nie głównie grabi. Tylko grabie. I nasz farmer naczelny dostanie grabie. Zamiast jakiegoś innego narzędzia. O, właśnie tak, najlepiej będzie właśnie rozdzielać im zlecenia na bazie tego, kto czym będzie miał się zajmować. Dobra. O, jeszcze z tego co jest miedź, potem będzie, no to... nie. Przydałoby się trochę miedzi wykopać, tak nawet dla samego spokoju. Jaki rozkaz znowu niewykonywalny. A, dobra. Ale to się samo ogarnie za chwilę. I wiecie co, można byłoby w sumie już chyba kolejnego krasnoluda zaprosić do naszej społeczności. Tylko czy mamy jakichś porządnych? Tutaj... o! Mogą zaczynać już z talentami. No dobra. A, dobra, tchórz to jest kiepskie, wycisnę z tego broku. To jest super. Czony, fajne. Aż powiem szczerze, jestem skłonny do tego zrekrutować gościa. Tutaj wychowany przez wilki, nie? Nie jest najlepszy, brzydal, nie. Fajne. Powiedzmy, że tak. Przeoszczędzimy i weźmiemy tam tego gościa. Dzień później, a dobra, co wy tutaj chcecie jeszcze? Cmentarny mak na dole. Dobra. Przy okazji ciasto z galaretką jest tutaj dostępne, czy gdzie? Wiem, że go od nas chcą, nie wiem. Tylko po prostu jak to będzie wyglądało. Dlatego potrzebujemy ziarno i winarstwo, dobra. Dobra.
I przy okazji tak, jeszcze taka kwestia, powinienem mówić spokojniej i wyraźniej, bo z tego co się łapię coraz częściej, to no, staram się mówić, może nie tyle co, staram się mówić co mówię zdecydowanie za szybko, co tym przekładać na to, że chcę, ciężko mi zrozumieć. Ale dobra, mniejsza z tym. Jest tu jeszcze gdzieś jakiś szyb, który bym mógł zniszczyć później. Póki co nie. I tak, graby są zrobione. Teraz muszę zobaczyć, kto jest naszym najlepszym farmerem. Tym się dwa. Sasser. Sasser, czy po prostu też nie jesteś naszym najszybszym krasnoludem? Ma prezentację, do czego ma dostosować swój pas narzędzi. Dobra. Tego co widzę, jest idealnym kucharzem i dosyć dobrym kamieniarzem, więc tak. Kamieniarz, znaczy nie kamieniarz, tym rolnikiem. Gwardzista. Nie budowniczy, nie. Nie kowal. Z tego co widzę, kowalem jest też dobrym, ale nie najlepszym. Są lubym odłączyć przez narzędzia w siedliszczu, można zmienić ustawienie zlecenia na automatyczne ulepszenie, standardowe automatyczne albo wyłączyć, a niestandardowe. Rolnik, tak, on będzie miał kamieniarz, rolnik i ostatnie nie kowal. Dobra, kamieniarz, rolnik i... Czemu jest jeszcze taki jakiś wyjątkowo dobry? Kamieniarz, rolnik i... No i niech będzie ten kowal, chociaż nie... Chyba na razie zostawię jak jest. Może to będzie najlepiej. Nie zobaczymy czy każdy w ogóle ma tak samo. Tutaj ma górnik... Gwardzista i... Metalurg, nie ciekawe. Ona ma górnik, gwardzista i budowniczy. Każdy ma jakieś zalecane. Kamieniarz, gwardzista, to oczywiste. Budowniczy. Dobra. Ale musimy znaleźć sobie naprawdę teraz jakiegoś dobrego rolnika, który jest najlepszy ponownie. No, Sasser jest najlepszy, ale... Ashed też mogłaby być. I ona ma tak, budowniczy. Czy jest dobrym budowniczym? Nie, jest dopiero początkującym, więc... Powiedzmy, że zamiast budowniczy, to niech weźmie właśnie... A nie wiem... Ciężko mi zdecydować, co jest najlepszym wyborem, ale dobra. Mniejsza z tym, weźmy i może w takim razie to. O. Możemy wziąć takie. Albo tutaj następny jest mistrz kopalni. Zielarski, ja nie, no, niech będzie ten szlamożerca. Nie wiem, jak to do końca ma działać, ale niech będzie. No, i jesteś jeszcze najlepszym rolnikiem, więc no, zamiast kowal, weź sobie rolnik. Kamieniarz i resztę niech będzie. Niech będzie ten gwardzista. Ale rolnik, potrzebujemy kogoś, kto będzie dedykowanym rolnikiem. I tym samym też. Nie wiem, no taka szkoda się robi, jeśli widzę, że mam rezygnować z tego, ale dobra. Niech on będzie najbardziej dedykowanym rolnikiem. Chociaż dobra, w robotach ziemnych wszyscy są dosyć dobrzy, więc w górnictwie, więc nie będę nikomu blokował. Metalurgię, tak. Tutaj jeszcze przyblokuję, bo czemu by nie?
Owalami widzę, że wszyscy są bardzo dobrymi. Aptekarstwo tak, tutaj tak. Aha. Kamieniarstwo może przyblokuję jeszcze w tej dwójce. Nie, nawet dobra, on też nie dobra. O, niech tylko nie zajmuje się kamieniarstwem. Dobra, jakoś to mam ogarnięte. Inne kosmologie. O, i kolejny level up. Coś, nie, nie, plusik to jest... Dobra, nie ogarniam, szczerze, tego co tu się dzieje. Jestem głupi. Znam tam kopać, a zapomniałem o czymś takim jak tutaj. Niech nawet tyle, tylko rozkopię na początek. Resztę zobaczymy później. Ale zanim to, to tak. Po prostu życie tutaj. Niech się toczy nadal swoim tempem. I chyba najwyższa pora, żeby zwiększyć tego nawet do 10. I będziemy po prostu handlować tym, gdzie się to najbardziej opłaca. Więc tak, bloki są tutaj za 17, filary za 71. Po cenie może zobaczymy. To będzie nieźle też sprzedawać. Ale nie, 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 póki co tego nie sprzedajemy. Filar 71. 21 to nie, 79 za sztabki. Okej, 79 za sztabki, to jest 71 za filary. Tutaj za filary 62. Dobra, jestem oportunistą, wykorzystam okazję. Zadamy filarów, ile idzie. I sztabki tutaj były za 79. Sprzedajemy, tak, jeszcze płyty może gdzieś, jakieś dobre za płyty. 16, może jest lepsze 16, nie, dobra. Dobra, nie, płyty póki zostawiamy. Jeszcze jakaś misja na ziemię, jedna nie zaakceptowana. Dobra, zaakceptuję już, bo czemu nie. Ale wstrzymam, bo nie chcę po prostu się z tym męczyć, aż do przesady. Przy okazji nasz towarzysz, który miał być rolnikiem dedykowanym. Nadal? Nie chcę wziąć grabi. Dziwna sprawa. Ogarnięcy. Nawet jeśli ręcznie będę go do tego musiał zmusić. Proszę już. Już tutaj kopię. Naprawdę nie prowadzi to nigdzie dalej, co znaczy tylko tyle, że te... Będę zmuszony kopać jeszcze tutaj taki tunelik. Nawet nie będzie to 3x3. Ale no, wiedzę górze, muszę jakoś znaleźć. Chociaż nie, nie. To jest. Aha, szczur. Dobra. Zrobimy to po prostu po staremu, w taki sposób. Ile można, my tyle dobudujemy. Widzę, że szczur już martwy. Super, super. Wiedzę o handlu też się poszerza. Szkoda tylko, że, że jesteśmy limitowani przez wiedzę o górze. Ale dobra, zaraz się ogarnie. I co to jest w ogóle? Zupująca. I jak tam? Ma swoje grabie.
Miejmy nadzieję, że w ten sposób będzie jeszcze lepszym rolnikiem niż był wcześniej. I tak. Jak tutaj wygląda wszystko? Jakaś wiedza o górze większa jest może? Wow. Szybko się poszerzyła informacja. Więc tak, jeszcze tutaj. Możemy teraz nie schody. Nadal rusztowanie, bo w sumie to jest najlepszy sposób. A, tak. Dotąd? A, on się trzyma, bo oczywiście nikt mu nie pomaga. Ale będziemy to w ogóle dostarczał, czy jak? Bo zdecydowanie potrzebujemy kolejnego. Tak powstrzymuję przed tym, ale definitywnie potrzebujemy więcej kasnoldów. Jak mówimy z mojego. Z idealnym gwardzistą, więc tak, definitywnie. Tam w zespole. I dobra. Ja może później coś przyjmę. Co jest nowy towarzysz? Niski poziom, co prawda, ale musimy się przyjmować. I on ma zaleconego górnika. Oczywiście gwardzisty i to jest dobry wybór oraz budowniczego. Czy on jest dobry budowniczy w ogóle? Budowniczy. A no, w sumie to nie jest najgorzej. O. Już ma nawet ze sobą to. Dobra. Jeśli mamy jeszcze jakieś narzędzie dla niego? No pewnie nie. A nie, mamy tutaj już. A, takie. Dobra, to jeszcze trzeba będzie tylko zlecić jedną głowicę kilofa. Później. I zaryzykuję stworzyć taki kilof. Nie będzie w ten sposób. Aha. Niech ochła kucharza kilof górnika. Dobra. I ogarnię. I teraz może jeszcze od razu zobaczymy jeszcze na giełdzie zadań, co on powinien móc robić, a co nie. Tragasz tak, bo to każdemu zostawiamy. Handel. Nie. Mieractwo nie. Bo nie jest aż tak istotne. Oczywiście farmerstwo też. Okej, dobra. Ze względu na to, że domownicy zawołali, musiałem zrobić sobie przerwę, to już przy okazji na szybko ogarnę resztę. Nie wiadomo, czym nie ma w ogóle kowalstwa. Dobra, tak nie masz, co ty będziesz tym zajmował. W sumie kolego też nie musisz tego robić. Tych dwóch też niekoniecznie, chociaż czy wiem. Górnictwo. W sumie warto byłoby, żeby miało jednak dostępne. Dobra, mniejsza. Więc mamy to wszystko ogarnięte i. O, z tego co widzę, mamy albo kolejne zadanie. Czy to, nie, dobra, dalej to samo. Też nowe tereny. Czyżby? Może jakąś nową misję. A, dobra, to chyba wiecie co? W każdej stolicy jest jakieś takie zadanie na kasnoludzką ambasadę. Bo tak, to jest definitywnie nowa po prostu frakcja. Z tego co widzę, oni też no, niezłą cenę oferują za filary. Od razu wyślę kogoś na sprzedaż z nimi. I czy jest coś do kupienia? O, mąka. Ale tak, nie będziemy się tym zajmować. Mhm. Ciekawe, w ogóle to są opisy tych krain. Więc tak, jeśli chcecie sobie przeczytać, to proszę. Bardzo. No i ostatni tutaj, oczywiście. I okej. Zostawiamy rozgrywkę. Nie przejmując się za bardzo niczym. Jeśli już jak nazwa się ona chodzi głównie zajmować się tamtym. A dobra, dobra, jakoś to będzie. Kamieniołom zajmuje się nasz... Ciekawy nasz farmer, ale dobra. I tak, jak wiedza o górze, jedna sztuka tylko. A, chyba tam spadł. Ja jednak się tego nie wytłumaczę niestety. I w sumie może podwyższę tutaj priorytet. Trzeba ogarniać wszystko szybciej. Fajnie by było, bo jeśli tak
Jeśli to po prostu nie zmieni, to będą problemy. I w sumie ilość tych granitów mogę nawet do 20 zwiększyć. Wiem, że to może być zabójcze. Jeśli tych granitów będzie zdecydowanie konieczne, jeśli mamy mieć możliwości budowlane. I przy okazji nasz towarzysz chyba ma poziom. Oczywiście, możesz zostać trakarzem. W sumie, czemu nie? Zostanie trakarzem. Jeszcze na pewno. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobry wybór. Są jeszcze jakieś inne tutaj przydatne. Ale dobra, trudno. Zwierzę i uczne. Niech po prostu będzie jeszcze lepszym tragarzem. I tyle. Teraz nasz towarzysz, który dołączył niedawno. 8 poziom. Jak widać, świetnie sobie radzi z różnymi kwestiami innymi, więc super. Niż z tym. Z tego co widzę, żebyście sobie poradzili. Więc tak, i tutaj maści zwiększamy do... Niech będą... Niech nawet 3 maści będą takie. I zawsze jeden balsam szlamowy na kiepskie sytuacje. Po prostu wiecie no. Właśnie. Tak, co 2 balsamy szlamowe niech będą. I jakoś powinno się udać. Teraz tak, u archonisty nadal nie mamy co robić. W sumie głównie dlatego, że nie mamy tego całego kościanego pyłu. I tego węgiel drzewny. A tak, dopiero co opracowaliśmy sposoby obróbki. I dobra, jako że to już opracowaliśmy, to teraz została tylko ostatnia rzecz. Zwiedzanie. Którą chciałbym jednak robić na normalnej szybkości. Tu i tu. Niech dwójka jakiś tam wybranych idzie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie męczę go też do roboty, co jest ciekawe. To może warto byłoby w takim wypadku postawić nową kwaterę. Która tym razem by była za magazynem, czy gdzie? Tutaj już więcej postawimy. Nie jest to może najlepsze miejsce, ale... Nie, to już zepsujemy schody. Nie, dobra. Szczerze mówiąc, nie wiem. Może tutaj? Nie, jak już... Warto tutaj mieć idealne miejsce. Mógłbym taki właśnie blok mieszkaniowy zrobić wcześniej, nie pomyślałem o tym. No dobra, na szczęście jest tu już ta skała, więc jakoś to będzie. I tak, kiedy już rozplanowaliśmy, możemy skupić się teraz na pozostałych rzeczach. Czyli... Wszyscy tu biegną, oczywiście. Po co jest innego? Poziom eksploracji, wiedzę 50? Źródło płynu na ścianie, nawet nie wiem o co chodzi, ale o. To jest... Pięta studnia. O. Pięcona woda. Okej. Dobra. Powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem, ale mamy tą jakąś świętą studnię. Dobra, w takim wypadku pora pomału przekształcać tą część jaskini też na nasz dom. Teraz mam tutaj świętą studnię. No to musimy to po prostu już czasem zaludnić.
Jednak żeby to zrobić, trochę czasu minie. O, nie. Tutaj nie mogę. Więc tak. Na równi z tym. I proszę. Rusztowanie będzie ogarnięte. Będziemy mieli dostęp tutaj. Z czasem to wszystko kupujemy, poogarniamy. Ale widzę jeszcze. I te metale, tak, takie piękne. I chyba mam tutaj też coś innego niż mieć w końcu. Więc tak. Podwójny sukces. Oraz dużo miejsc do posprzątania i przeszukiwania. No to jest chyba jedyne źródło drewna, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie, no musi być jakiś inny sposób, skoro mamy nawet siekiery drwala. I okej, teraz tak jeszcze przy okazji to też musicie skasować. I to. Ale dobra. Udało się tą całą studnię. Nieźle. W sumie jako, że mamy to i mamy teraz dużo wiedzy, mogę się nauczyć gotować. Gotowanie możemy już wymyślić rzeczy innego typu. I to pozwala wytapiać żelazo. Ciekawe, może warto będzie o tym pomyśleć. Okej, tu będziemy mogli dłuto kamieniarza tworzyć. Zaprawy, jakieś takie inne rzeczy, kamienne mosty lepsze. I kamieniom. Dobra. Ciekawa opcja. A wydaje mi się, że gotowanie jednak najpierw. Potem produkcja włóczni i mógłbym od razu wykuwanie ostrzy. A tym hartowanie ostrych krawędzi, ale nie. Nie sądzę, by to jeszcze było warte. Chociaż z drugiej strony wytwarzać miecze. Może. Nie wiem. Jakoś tak nie jestem w stanie się przekonać. Powiedzmy, że wezmę też inne rzeczy typu. Chociażby właśnie zaawansowane odlewnictwo prędzej, czy tam to nawet ziarno z innej księgi. Co to daje? Skład. Tak, weźmiemy te dwie. Teraz odlewnictwo czy ziarno? Odlewnictwo, dobra. Ciężka głównica Kilofa. Port typu tasak. Okej, dobra. To co mamy? Zbuduj kuchnię polową. Aha. Dobra. Jakoś to ogarniemy. I teraz tak, mamy dużo nowych rzeczy. Dużo odlewnia. Uhohoho! Pora rozwalić małą odlewnię, postawić starszego brata. Tak. Tak, może niech to już będzie. Chociaż nie. Nie. Zostawimy tą małą odlewnię, niech to będzie. Jako sytuacja jest jaka jest. Dostęp do wielkich odlewni w ogóle. Tak, skład bym postawił tutaj szczerze, w takim miejscu. Nie jest to może najlepsze. I trzeba będzie dobudować tutaj podłogę, ale dobra. Tak, na tej wysokości będzie idealnie. Tutaj, tak. Jeśli trzeba dotąd dobudować, to tak zrobimy, żeby to było na równi z tamtym. Nie. Najważniejsze, że mam to, powiedzmy, ogarnięte, tak, i ty milion różnych informacji. I tak, tu będzie składzik, tylko żeby składzik ogarnąć, trzeba będzie tutaj wykopać to wszystko. W taki sposób. I super. Oczywiście nadal nie buduję tak perfekcjonalnie, co się poza mnie umiem budować, a mniejsza.
A, dobra. Kuchnia polowa. Oj, nie. Tutaj byłem... Teraz. Dobra. Kuchnia polowa jeszcze raz. Gdzie była kuchnia polowa? A, tutaj, dobra. Postawimy dosłownie... za tym niewielkim składzikiem. Jest, może być idealne miejsce, no. Niech sobie tu będzie. Nikomu ona w końcu nie będzie przeszkadzać. I teraz zajmijmy się tym, co jest ważniejsze, no. Odlewnia. Duża, piękna odlewnia. Ją postawię jednak tutaj. W sercu góry, że tak nazwę. Przynajmniej na mój gust jest to coś na kształt serca góry. I tak, w tym oto momencie właśnie przyszedł kotel. Także jeśli będą jakieś dziwne akcje się działy czy coś, to wiedzcie, że to jest wszystko wina koteła, który mi właśnie chodzi przed twarzą. Tak? Okej. Mamy już w takim razie ogarnięte to, natomiast duży kamieniołom. Zanim to go zbudujemy, to przydałoby się jeszcze trochę ogarnąć tutaj może terenu. Tu go wykopać. Zdecydowanie wykopać. I może postawić tutaj też delikatne rusztowanko. Tak, zdecydowanie bardziej w taki sposób. Okej, tak. Okej, tutaj możemy anulować te. Tutaj trzeba oczywiście, tak. Ale tak, co będzie dalej, co zobaczymy. No i jakoś tutaj mam też tą całą fontannę młodości. To co tam było. Teraz mi też tutaj trzeba, będzie trzeba się rozwinąć. I swoją drogą, święta studnia i święta studnia. No, mam dwie święte studnie. No to co, niezły fart, muszę przyznać. I cóż, w sumie kamieniołom może nie być najoptymalniejsze miejsce, ale ja tak po prostu chcę sobie budować. Tak. To jest... Nie ma nowego kamieniołomu? A może tego ostatecznie nie mam? Coś? A, nie, co? A, nie, powinien mieć technologię, która daje większy kamieniołom. A nie, nie mam jeszcze. No tak, zapomniałem, to mogę aż 35. Definitywnie następny będzie tutaj duży kamieniołom. Muszę tu postawić po prostu takie coś pięknego. Okej. A oni niech tu pracują. O, jeszcze tutaj coś przegapiłem. No i tu pełno różnych rzeczy oczywiście. No, wszystko to trzeba posprzątać. Super. Jestem ciekawy, do czego jest... woda święcona. Wow, dobra. 500 trochę przewraca. Niezłe. Niezłe. I dobra. Aha. Tutaj taka sytuacja. A tu mamy jakieś nowe coś, pewnie nie. Pilar za 71, oczywiście mogę sprzedać 10 sztuk. I może zatrzymajmy na chwilę, zobaczymy co kto za ile chce kupić. Nasze siekiery dziadków za 3,52 sztabki. Tylko, że... o, 31 za bloki, niech będzie. No i sztabki, jakoś tak mi chciało, ale... no, taką dobrą cenę dałem, to niech będzie. I ta dostępność wiedzy, jestem świadom, że możemy tam jakieś takie głupoty małe brać, czy nawet to, co nie wydaje się aż taką głupotą. No tak, co to jest? Kawy są tu opcje, muszę przyznać. Niech tam pracujemy jak najszybciej, może się uda.
To ja widzę tu. Praca nieźle postępuje. Nie do końca w tym zakresie, w którym bym chciał. O, aha. Ja poczułem drzwi, trzech dźwigarów, sześć żelaza. Dlaczego w ogóle mamy żelazo? No nie mamy. A dźwigary możemy robić, tylko nie wiem gdzie. A to było tutaj. Ale tak. Mimo, że możemy tu nie widzieć za bardzo żadnych... A, tutaj coś robi z blachy metalowej i drewna. I dobra. Ty mogłeś też robić włócznie, topory rzeźnickie. Dobra, coraz więcej tu się nowych rzeczy pojawia. Wow, swoją drogą dopiero to zauważył, ile czasu ten odcinek trwa. Więc tak, no, nie powinienem już tego dalej prowadzić, z tego co widzę ponad godzina. A pozwólmy naszym towarzyszom, jak się to już pobawią, dokończą robotę. Później pomyślimy co dalej. Dobra. No tak, definitywnie przegiełem z czasem odcinka. Jednak, no ciężko... Ciężko naprawdę... tego nie robić. Przekaz... O, jakieś są nowe miejsca. Miejsce z grzybów, a jakieś misje nie. Tutaj bloki granic 32. I tutaj definitywnie coś są dwie kolejne. Nie pamiętam, które znaliśmy, a które nie, ale... Z tego co widzę, to za bardzo nie chcą próbować dużej ceny za nic. To też zaakceptuję, bo to wszędzie można akceptować. I tak. Mam to niskim poziomie zdrowia. Kto? A, tak, ten koleżka. I został odcięty. To będzie najwyższy priorytet, jeśli mogę podwyżyć. Oczywiście, że nie. Ale dobra, damy radę. Jest dobrze. Jest dobrze, no. I w sumie mówiłem, że powinienem kończyć, a ja co robię? Dalej gadam i nagrywam. Ale dobra, w takim wypadku może naprawdę... Powinienem zakończyć, zanim to poleci za daleko, więc tak. No ja się wciągam bardzo, nie wiem jak wy, ja jestem pewien, że może... To może inaczej niż jestem pewien. Spodziewam się, że nie jest to aż takie wielkie jak u mnie, bo jednak takie gry nie ogląda się może najlepiej. Ale tak, no... Mam nadzieję, że po prostu mimo wszystko nie będzie dla was aż takim wielkim problemem. I teraz tak... Poziom rolnika, no... Nasz rolnik główny staje się jeszcze lepszym farmerem. A nasz tutaj kolega, który ma być naszym głównym wojownikiem, zostanie jeszcze lepszym wojownikiem. I tak. Ja tym już naprawdę tym razem zakończymy, bo nie chcę, żeby to trwało w nieskończoność, więc tak. Nadal nie wiem, kiedy to się pokaże, ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli się podobało, no to oczywiście... Zobaczymy się za tydzień. Chociaż w sumie... Powiem szczerze, że nawet nie wiem, kiedy ten tydzień będzie i... No nie okłamujmy się, dopóki będę chciał grać do gry, nawet jeśli nie będzie się oglądał, ale dobra, to już naprawdę tyle, więc dziękuję bardzo za uwagę, to było naprawdę na tyle i do zobaczenia i trzymajcie się, hej hej!